Po raz 15 gościmy w murach Politechniki Opolskiej wystawców i studentów w ramach Targów Pracy. Największa impreza w regionie, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i z roku na rok coraz więcej zarówno wystawców, jak i uczestników. Jest to bardzo ważne, bo nasi studenci poznają nie tylko samych pracodawców, ale przede wszystkim ich potrzeby. Jakie są wymagane kompetencje przez pracodawców na dzisiejszym rynku, który cały czas się zmienia. Cieszę się, że mamy tak dużą popularność i na pewno w przyszłości będziemy dalej kontynuować ten projekt. Jako Volvo Grupa dzisiaj reklamujemy oferty IT dla programistów, dla testerów oprogramowania, ale też analityków biznesowych i project managerów. Kierunek, który tutaj możemy studiować, informatykę, świetnie wpasowuje się w nasze kryteria. Ja sam jestem absolwentem Politechniki już 12 lat temu, ale zatrudniamy dużo więcej absolwentów. Ponad 70% naszych pracowników, głównie w dziale badań i rozwoju, to są byli studenci Politechniki Opolskiej. Osób mocno technicznych, absolwentów bądź studentów Politechniki Opolskiej. Z ofertami staży, praktyk, ale też z ofertami związanymi z naszym działem badań i rozwoju oraz inżynierią procesu. Nasza współpraca z Politechniką Opolską stale się rozwija. Organizujemy praktyki i staże, ale jedną z form współpracy jest nasza obecność tutaj na targach, ponieważ chcemy spotkać się z młodzieżą, zarówno tą, która studiuje, jak i z absolwentami Politechniki, ponieważ nasza dotychczasowa współpraca przynosi bardzo obiecujące efekty. Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem kolejnych absolwentów, ponieważ są to osoby, które są wykształcone w obszarach, które korespondują z naszą działalnością. Interesują nam szczególnie konstruktorzy, osoby, które projektują różne rozwiązania elektrotechniczne, projektanci, specjaliści z budowy maszyn. Przede wszystkim zależy nam na tym, żebyśmy poznali studentów Państwa uczelni. Docelowo zaprosić na pokład też osoby, które kończą Politechnikę Opolską. Wszyscy automatycy, mechanicy, wszystkie osoby, które kończą kierunki powiązane z utrzymaniem ruchu, ale też ochrona środowiska, studiują zarządzanie i inżynierię produkcji, także bardzo, bardzo mocno czekamy na takie osoby. Prowadzimy program praktyk studenckich, więc to jest dla tych osób, które na przykład jeszcze studiują, już mogą zacząć z nami swoją ścieżkę kariery. Padł kolejny rekord frekwencji. Mamy ponad 70 firm, bardzo wielu studentów. Tak naprawdę wszyscy nasi studenci i absolwenci byli zaproszeni. I ci, którzy nie pracują, i ci, którzy szukają rozwoju, na pewno tutaj u nas się pojawili. Było tłoczno. To jest wydarzenie, które organizujemy po raz 15, ale robimy to wydarzenie dla studentów, więc bardzo słuchamy tego, czego studenci potrzebują i bardzo cieszę się, że studenci razem z nami to wydarzenie tworzą. Dają nam swoją energię, dają nam swoje pomysły. Mamy bardzo dużą grupę ambasadorów, którzy nas tutaj wspierają. Także to jest wydarzenie dla nich i tworzone przez nich.
przyszłam na targi pracy, również tutaj jako ambasador ABK, ponieważ uważam, że jest to naprawdę super okazja, aby zapoznać się z rynkiem pracy, a ponadto popracować nad networkingiem, poznać pracodawcę, no i tu i teraz się z nim spotkać i naprawdę dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak to wszystko wygląda. Na targach pracy byłem już ubiegłego roku i szukałem tutaj też w zasadzie potencjalnego pracodawcy. Aktualnie jestem na studiach magisterskich, więc dalej kontynuuję poszukiwania i dalej studiuję na Wydziale Mechanicznym, żeby poszerzyć wiedzę. Tutaj mamy bezpośredni kontakt w zasadzie z pracodawcami. Możemy przedstawić nasze CV, możemy dopytać o bardziej szczegółowe kwestie związane z zatrudnieniem, ale też można w taki sposób przyjazny, rozrywkowy po prostu poznać firmę. Oczywiście wziąłem udział w targach pracy, żeby znaleźć się jakoś w ogóle możliwości, zorientować się, jak wygląda rynek pracy po moim kierunku i w sumie to, co najlepsza oferta, jaka była, no to firma Itaka, no wiadomo, biuro podróży, to co po turystyce innego można wybrać. Oczywiście staże, praktyki, umowa o pracę, można wyjechać gdzieś za granicę, pracować. Oczywiście ktoś jest turystą, ktoś studiuje turystykę, no to wiadomo, wyjazdy gdzieś jako rezydent, no to bardzo fajne możliwości dla takiego młodego człowieka. Ja uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, dużo studentów może znaleźć swoją przyszłą pracę, może zbudować jakieś podstawy swojej kariery, więc ja ogólnie polecam przychodzić tutaj. Przed targami przejrzałem ofertę pracodawców i udało mi się tutaj znaleźć pracę, którą chciałem.